Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Thrillers.
Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj Elite Detailer i cleaner do czyszczenia opon. Tak jak zauważyłeś, pH 7, czyli neutralne. I pierwsze porównanie, chciałem sprawdzić stężenie 1:3, tak deklaruje tutaj producent, żeby tak właśnie rozcieńczać, kontra właśnie versus kontra koncentrat. Chciałem zobaczyć różnicę. Co do różnic, w koncentracie myje się lepiej. Lepiej troszeczkę domywa. Teraz tak, zacznę od zapachu. Długo szukałem tego zapachu. Kurczę, tak krążyłem i krążyłem, mówię, gdzieś ten zapach już czułem w jakiejś chemii. Coś mi na maksa przypomina. Tu producent napisał, że jest taki jakby wieloowocowy. I wiem, czym pachnie. W pewnym momencie, jak robiłem rozcieńczenie, tak gdzieś w połowie butli, jak miałem, no tak, no nie ma bata. Jest to moim zdaniem produkt od Pro Elite. No właśnie. Czyli ich produkt. Brilliant Nanobax chyba. Tak, dokładnie. Ten wosk w płynie, który ja traktuję jako osuszacz. Zresztą propozycja filmu się pojawi. No, może nie jest taka kropeczka w kropeczkę ten zapach, ale no, tak naprawdę w sumie jakbym miał pomachać jeden i drugi, bo specjalnie wąchałem, to różnicy wielkiej nie ma. No tak, no tak jakbym miał ten Nanobax. No dobrze. Więc tak, stwierdziłem, że no szału nie robi ten produkt. Tak jak było widać, no miał zdjąć, tu jest napisane, momencik. Innowacyjny produkt do mycia i odtłuszczania opon o zapachu słodkich owoców. Przygotowując opony do nałożenia dressingu. Przygotowując opony do nałożenia dressingu, usuwa wcześniej nałożone dressingi. No dobrze, no okej. Z tego co było widać, nie usuwa, a ten dressing siedział już tu bardzo długo na tych oponach. Tak naprawdę nie pamiętam, kiedy go kładłem, więc on był na dokończeniu. Poprzez wypieranie wody przyspiesza proces wysychania opon. Też tego nie zauważyłem. I teraz tak, z tego wszystkiego, co tu jest w opisie, nic mi nie pasuje. Tak naprawdę. Nic. Może innowacyjny produkt. To na końcu. I odtłuszczanie opon. Tu się też nie zgodzę. Usuwa wcześniej nałożone dressingi. Też nie zauważyłem, żeby mi usunął. Zresztą było widać na filmie. Poprzez wypieranie wody przyspiesza proces wysychania opon. Też tego nie zauważyłem. No dobrze. Mniejsza o to. Nie sprawdził się do usuwania dressingów. Tak jak widać, pianka skromna. Bardzo skromnie teńka. Stwierdziłem, czas porównać go w koncentracie z królem. Zobacz, jak to wyglądało, który produkt tak naprawdę okazał się lepszy. The Krillers.
Zauważyłeś, szału nie robi. Szału nie robi, mnie nie porwał ten produkt. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o doczyszczanie opon, średnio to widzę z tym produktem, z tego względu, że on tak naprawdę nie zdejmuje dressingów nawet. No, nie doczyszcza. No, po nim Shiny to po prostu zebrał tyle, że głowa mała. No, przepaść. Tu jeżeli chodzi o domywanie naprawdę opon, o domywanie. Znaczy, może tak. Ja ten produkt widzę inaczej troszeczkę. Czyli masz dressing nałożony, chcesz sobie odświeżyć oponę, nie chcesz sobie zdjąć dressingu, więc zarzucasz ten produkt nawet w 1:5, bo on tak naprawdę moim zdaniem on jeszcze zostawia po sobie jakąś powłokę. Zostawia jakąś powłokę, jest ciężki do wypłukania w ogóle. Ciężko się go wypłukuje z opony i zostawia jakąś dziwną powłokę, tak i powiem szczerze, że kurczę, później nawet jak myłem Shinym, to jeszcze czułem ten zapach. On zostawia po sobie jakąś taką powłokę i moim zdaniem on nie czyści, tylko tak jakby przykrywał ten brud. Tak jakby przykrywał ten brud. On tylko powierzchownie zbierze to, co trzeba i takie jakby zostawiał po sobie wykończenie. Uzupełniał dressing. O, może tak. Zobacz, jak ja go widzę tak naprawdę. No dobrze, a teraz podsumowanie, jeżeli chodzi o ten produkt. Film i tak jest wystarczająco długi. Jak ja widzę ten produkt? Jeżeli chodzi o domywanie opon, żeby położyć sobie dressing, moim zdaniem cienias. Stawiam go na równi z tym, z paskudną półką, gdzie jest Evron, gdzie jest Aenso. Tak widzę właśnie. To Aenso jest troszeczkę podobne do tego produktu. Evron zresztą też. Taki tłusty, kurczę. Właśnie tak jakby coś po sobie zostawiał, nie domywał, tak kurczę ciężko, taki nijaki ten produkt, jeżeli chodzi o cleaner. Co do tego produktu,
Zacznę od plusów. Fajnie się nim czochra, bo jest oleisty. Płynność jest fantastyczna. Zapach nie męczy. To w ogóle bez dwóch zdań. To nie ma co porównywać do Shiny Garage, bo tamten to miażdży nozdrza, ale domywa na maksa. Tu mamy neutralne pH, więc inaczej byś nie mogło. Jak już zmierzyłem pH, to już wiedziałem, że cudów nie będzie. I teraz tak, dla mnie produkt nie doczyszcza, tylko zostawia po sobie właśnie, tak jak widziałeś, poprawił troszeczkę hydrofobowość w mańku na oponach. Dressing się kończył. On, ja go widzę właśnie w ten sposób. Czyli jak do bieżącego czyszczenia. 1 do 5, nawet nie to 1 do 3, 1 do 5, nawet 1 do 10. Umyć sobie oponę, on tam coś po sobie jeszcze zostawi. Teraz tak, czy warto go mieć, kurczę? Ja za nim nie będę płakał, bo ja oponę sobie myję pianą neutralną 1 do 10 do bieżącego mycia. I tym bardziej jak testuję dressingi, to nie chcę, żeby mi cokolwiek ich naruszało. Ten w sumie to też niewiele narusza. Powiedziałbym nawet, że jeszcze coś od siebie dokłada. Kolejna rzecz, co chciałem powiedzieć o tym produkcie. Co ciekawsze, zostawia, on ma coś w sobie, jakiś wosk, bo zostawia na felgach hydrofobowość. Zobacz. Ale tylko do pierwszego mycia. Także on coś po sobie zostawia. I co dziwne, na feldze jest lepsze hydro niż na oponie po nim. Śmieszna sprawa, dziwny. No może i to jest właśnie ta innowacyjność w tym produkcie, że lepiej zostawia hydro na feldze niż na oponie. Nie mam pojęcia. Nie wiem, jak do tego podejść i jak to ugryźć. No dobrze, a teraz już rzeczywiście podsumuję ten produkt. Dla mnie cienko. Słabiuteńko z tego względu, że produkt jak dla mnie nie domywa opony. Kiedyś pod filmem miałem komentarz, że... właśnie, w filmie jak ja czyszczę opony, jeżeli chodzi o takie detailingowe, konkretne czyszczenie, jak dla mnie czyszczenie opon, film się pojawi, propozycja. I tam był komentarz albo na Facebooku, albo pod filmem, że szkoda życia na takie czochranie. I właśnie, ten produkt ja widzę właśnie dla takich dżentelmenów, którym szkoda życia na czochranie opon. Czyli jedno umycie i oczy widzą, że jest czysta. Moja głowa niestety tego nie przyjmuje. Moja głowa, tym bardziej, że teraz jak wiem, że on nie domywa, jak sobie sprawdziłem, że ja umyłem i położę dressing. Nie, u mnie to nie przejdzie. Ja już w tym momencie wiem, że po tym produkcie nie położę dressingu. Nie będę sprawdzał, czy dressing na nim będzie krótko, czy długo siedział, bo moim zdaniem nie posiedzi tak długo jak po cleanerze, który dokładnie mi wyczyści oponę. Z tego względu, że mam wrażenie, tak jak widziałeś, on coś po sobie zostawia. On jest fajny właśnie dla takich osób, które, tak jak napisał ktoś tam, no bo każdy widzi autokosmetykę czy detailing troszeczkę inaczej. I ja to szanuję, że szkoda życia na 7 razy mycia opon. Zgadza się, okej, no przecież, no możesz 2 razy przejechać, ta opona też będzie w miarę czysta. Dorzucisz dressing, przykryje brud i w sumie masz czystą oponę. Ale ja tak nie potrafię. Chora dziadziowa głowa, no niestety. Tak to jest już u mnie, że u mnie musi być opona naprawdę wyciągnięta na maksa. Ja nie mówię, że piana jest śnieżno-biała, bo ona nigdy nie będzie. Nigdy nie będzie. Zawsze ten brud jakiś czy z opony troszeczkę wyciągnie. Nie ma szans. Ale ja muszę być usatysfakcjonowany, jeżeli chodzi o aplikację dressingu. Dlatego jak niektórzy mówią, że oponę myk umyta, u mnie nie ma tak. Ja jak zakładam dressingi, trochę to schodzi. No dobrze. Więc tak. Produkt, jeżeli chodzi o maksymalne domywanie opon, cienizna. To nie ma tematu. Czy to koncentrat, czy 1 do 3. Moim zdaniem to w ogóle szkoda się bawić, jeżeli chodzi o domywanie. Bieżąca pielęgnacja. To jest ten produkt właśnie tak widzę. 1 do 5, nawet 1 do 10. I on tak naprawdę odżywi nam dressing, który mamy na kołach. I myślę, że w tym jest ta innowacyjność tego produktu, że taki kudeczek, można powiedzieć, do opon bym... No tak bym to ujął. Twardszy pędzelek, ten produkt 1 do 5, miziamy oponę i naprawdę dressing myślę, że troszeczkę dłużej pożyje. I nie mamy się co martwić o felgi też, bo często jest tak, że pracujemy, tak jak tutaj na przykład w Shiny, to jest mocny zasadowy środek, więc staramy się na felgi tym nie śmigać. Tu tego problemu nie ma. pH 7, tak jak widzisz, na felgach zostawia jeszcze hydrofobowość. Także z tym produktem jest też bezpiecznie i nie wali po nozdrzach.
Ale jeżeli chodzi o domywanie opon, cieniutko. No dobra, moją subiektywną opinię znasz na temat tego produktu. Ja się z Tobą żegnam. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!